Polska Agencja Prasowa to 300 dziennikarzy w kraju i na świecie. Wszędzie tam, gdzie potrzebni jesteśmy i gdzie, skąd potrzebne są informacje, czyli jak gdzieś dzieje się jakiś konflikt społeczny, czy polityczny, czy zbrojny, to tam wówczas też wysyłamy naszych reporterów i fotoreporterów. To, co dla nas jest najważniejsze i co różni nas od wszystkich innych informacji, głównie w dobie internetu, to jest to, że informacje mają swoje źródło, są informacją więc sprawdzoną. Agencja prasowa jest takim agregatem informacji. Dotyczą przede wszystkim spraw ważnych i tego, co nazywamy tak zwaną bieżączką, czyli wydarzeniówką. To, co się dzieje, czyli wszystkie największe wypadki, ale nie małe. No, zablokowana droga już nie jest dla nas jakąś informacją, ale zablokowana autostrada tak, bo dotyczy jakby większej skali, większej grupy osób. Z informacji PAP-u korzystają przede wszystkim wszystkie redakcje i wszyscy dziennikarze w Polsce, częściowo też dziennikarze i agencje zagraniczne. Największym zagrożeniem i w mediach, i dla dziennikarstwa, także dla dziennikarstwa i publicystycznego, i informacyjnego, jest oczywiście wszechobecna manipulacja. Przy okazji konfliktu na Ukrainie był taki przypadek, że jedno z mediów regionalnych napisali, że został ostrzelany Rosjanin w Polsce w związku z ukraińskimi wydarzeniami. Ta informacja okazała się nieprawdziwa, Straż Graniczna ją zdementowała, ale większość mediów ją podjęła w ten sposób, że podał taki portal, że taki fakt nastąpił, ostrzelanie Rosjanina, a dopiero gdzieś w następnym akapicie, że polska Straż Graniczna dementuje ten fakt. I ta informacja właśnie nieprawdziwa, niepotwierdzona stała się pretekstem do interwencji konsula w polskim MSZ-cie, więc miała takie dalekosiężne skutki. Dziennikarstwo agencyjne właśnie też dlatego jest fajne, że jest najuczciwszym dziennikarstwem, to znaczy takim, które nie manipuluje rzeczywistości. W dobie, gdzie mediów jest mnóstwo, właściwie każdego dnia dochodzą jakieś kolejne serwisy internetowe czy para internetowe, na przykład jak Twitter, jak Facebook. Musimy reagować na potrzeby widza, wiedzieć też, że widz chce mieć poczucie takie, że to jest jego program, jego ludzie, najważniejsze tematy skonstruowane specjalnie dla niego. Poranek polega na tym, że się ustala najważniejsze jakieś wydarzenia. W ciągu dnia rzeczy się zmieniają, dzieją się nowe wydarzenia nagłe, typu katastrofa, czy jakiś konflikt zbrojny, czy powódź, która nagle woda przerywa tamę i rozlewa się, zalewa pół miasta, prawda? Trzeba natychmiast na to reagować i rzeczy, które wydawały się rano bardzo ważne, po południu mogą być zupełnie już nieistotne. Reporterzy muszą czuć przez skórę, które tematy są ważne, które nie. Reporter musi być przygotowany na blachę ze wszystkiego. Ten, który zajmuje się polityką, musi wiedzieć, co się wydarzyło wieczorem, czyli wtedy, kiedy normalny człowiek już kładzie się spać albo ogląda sobie film. Ten reporter polityczny nie może sobie pozwolić na taki luksus, tylko musi oglądać wieczorne programy publicystyczne w różnych stacjach telewizyjnych, czy może w radiu, śledzić portale. Rano to samo, wstaje i do śniadania otwiera komórkę, gdzie nie szuka gier, tylko szuka w portalach internetowych bardzo istotnych informacji. Czy w danym radiu coś ciekawego się wydarzyło, czy może premier coś powiedział, może minister, a może jakiś zwykły szeregowy poseł. To naszą rolą, czyli tych takich trochę szefów redakcji programów, jest, które z tych propozycji wybrać i powiedzieć tak, to jest temat na temat, Kasiu, Jasiu, to robisz to, ty, Janek, robisz coś innego, bo to, co zgłosiłeś, wcale nie jest ciekawe, albo inaczej, to jest ciekawe, ale to jest ciekawe dla gazety, bo w gazecie można opisać właściwie wszystko, nawet to, co się gdzieś zasłyszy, usłyszy. W telewizji ja tego nie mogę niestety powiedzieć, bo ja muszę pokazać. Zaczynamy od tego, co jest najważniejsze, choć nie do końca, bo czasami jest tak, że wbrew pozorom to, co jest najważniejsze, nie do końca musi być dla widza interesujące. Niektóre serwisy informacyjne muszą konstruować ten szpigiel, czyli kolejność materiału w ten sposób, żeby dozować napięcie. Zaczną od czegoś, co wcale nie jest bardzo istotne, żeby przejść do czegoś, co jest bardzo istotne, a potem podkreślić czymś, co jest bardzo emocjonalne, co może nie ma znaczenia kolosalnego dla rozwoju kraju, jakim jest Polska, naszego miejsca na świecie czy w Europie, ale jest danego dnia bardzo ciekawe, interesujące. To mógł być jakiś spór przed Sejmem, gdzie przyjechali rolnicy z jakimiś kawałkami świń, prawda, na widłach. Coś, co się w telewizji bardzo dobrze ogląda. Więc też układając tą całą naszą taką malutką ramówkę programu, jakim są wiadomości, musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim widz musi to dobrze oglądać. Nasi dziadkowie spotykali się z taką ilością informacji w ciągu całego życia, jak my współcześnie w ciągu jednego dnia. To daje do myślenia, czy jesteśmy właściwie gotowi na taką ilość, jak sobie z tym radzić. Która byłaby najbardziej
pożądana, to postawa dystansu i wręcz sceptycyzmu do tego, co poznaję, co jest mi rzeczywiście potrzebne. Ta zdolność wybierania, która następuje po tym pierwszym akcie, że jestem sceptyczny, mam dystans do tego, co jest wokół mnie, no jest bardzo kluczowa. To ode mnie będzie zależało, czy nie zwariuję w tym świecie informacji. Tej umiejętności wyboru można się nauczyć. Można się nauczyć i to poprzez praktykę, tak? To znaczy ona jest nierozerwalnie związana z tym, żeby się zastanowić przez chwilę. To znaczy jest to taki moment wycofania się i próby zobaczenia różnych plusów, minusów danej sytuacji. Człowiek taki, który potrafi zachować tak zwaną dietę medialną, czyli zdrowo sobie poukładać różne potrzeby, potrafi sobie dobrać też rozrywkę. Tu sobie posłucham muzyki, na przykład z winylowych płyt, tutaj sobie poczytam książkę, tu zobaczę jakiś film w telewizji, tu sobie posiedzę na Facebooku, a w końcu sobie pogram. I to jest taka selektywność też dotycząca tworzenia sobie różnych form rozrywki. Dobra dieta medialna to dieta bogata w różne składniki, tak jak każda dieta. To znaczy nie można przesadzić z nadmiarem tłuszczy, ani też z białek, ani też innych takich form, które zdominują ją. Tworzenie tej diety medialnej, no to jak dobra kuchnia właściwie. Gdzieś na pewno będzie się liczyła ta osoba podmiotu, czyli mnie, który w tym świecie jest i ciągle jest wolny i może sam sobie wymyśleć taki świat z mediami, jaki potrzebuje.